Dobrze, dzisiaj przypomnimy sobie pewne rzeczy związane z wiarą. Możesz to trochę dać ciszej, bo to i to w ogóle jest takie dziwne, ten dźwięk. Taki raz, raz. Ja kiedy się nawróciłem do Boga, to różnych rzeczy zacząłem dotykać, różnych nauk. A jak każdy człowiek, jak każdy wierzący człowiek, każdy człowiek, który się spotkał z Bogiem, szukałem najgłębszych doświadczeń z Bogiem. Tak każdy chce, że spotykasz, oddajesz życie Jezusowi i chcesz jak najwięcej, o ile jesteś rzeczywiście szczerym człowiekiem, i chcesz jak najwięcej doświadczyć Boga. Więc ja również chciałem jak najwięcej doświadczyć Boga. I szukałem sposobów na to, żeby tego Boga doświadczyć. Szukałem różnych sposobów. Czytałem różne książki, słuchałem różnych ludzi, różnych opisów. Znajdowałem różne opisy, doświadczeń. Jakby powstawała we mnie z miesiąca na miesiąc taka przestrzeń, że jest tak wiele możliwości, o których mówią ludzie, a ja tak naprawdę nie jestem w stanie sięgnąć przez żadną z nich tak głęboko, jakbym chciał. Ludzie opisywali, jakie mają wielkie doświadczenia z Bogiem, jakie objawienia, wizje i tak dalej. Jak Bóg do nich mówi, no ja tak nie miałem. Okazało się, że bardzo chciałem, ale nie miałem. Żyłem sobie z tym przez wiele lat. Rozwijałem się jak umiałem. I oczywiście zawsze temat wiary był tematem czołowym. O łasce i o wierze w chrześcijaństwie się mówi od tysięcy lat. Są dwie czołowe formuły. To jest łaska i to jest wiara. I zawsze każdy mi mówił, że wiesz, tu chodzi o wiarę w Boga, wierz w Boga, tylko dla mnie to wszystko były rzeczy bardzo mocno abstrakcyjne. Ja ufałem w jakimś sensie Bogu. No bo przecież poznałem Go. Więc ufałem temu Bogu. Natomiast doświadczenia, które winny za tym iść, były niewielkie. Nie wiem jak wy, bo to trzeba tak bardzo szczerze spojrzeć w swoje serce, ale ja masę rzeczy sobie dorysowywałem do mojego chrześcijaństwa. Ja zresztą uważam, że dzisiaj się przyglądam wielu ludziom, nawet też u nas we wspólnocie, że ludzie dorysowywują sobie. Jakby to ich życie było dla nich za słabe, to życie z Bogiem. Używają określonego języka wszędzie. Czasami zauważam, że wręcz ludzie obawiają się nie wspomnieć gdzieś o Bogu. Nie próbują za wszelką cenę, choćby w małym stopniu, ale zaakcentować, że są narodzeni z Bożego Ducha,
i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o takich ludziach, którzy rzeczywiście mają w sercu takie wielkie pragnienie bycia blisko Boga. Wciąż kręcą się wokół tego tematu. Ja też tak się kręciłem. Tak się kręciłem, szukając sposobów na zbliżenie się do Boga. Wiele rzeczy sobie wymyślałem. Różne rzeczy sobie wymyślałem. Dokręcałem sobie. Wiecie, w pewnym momencie mojego życia po raz pierwszy trafiła do mnie, może nie po raz pierwszy, bo pierwsza książka Kenneta Hagena trafiła do mnie zaraz w pierwszych miesiącach nawrócenia, ale ona była jakąś tam cienką książeczką mówiącą o mocy krwi Jezusa, bardzo ważną dla mnie. Natomiast kiedy po latach zaczęły do mnie trafiać, w zasadzie trafiła do mnie po raz pierwszy książka, już nie pamiętam, która to była książka Kenneta Hagena, to w moim sercu zapaliła się jakaś lampka. Zapaliła się jakaś lampka, bo po raz pierwszy w życiu jakiś człowiek mający za sobą 70 lat, blisko 70 lat służby, zaczął mówić o wierze jako o zestawie urządzeń duchowych. Ja po raz pierwszy to usłyszałem, po raz pierwszy to zobaczyłem. Ja nigdy tego nie widziałem u nikogo. Ani u Dereka Prince'a, ani u innych ludzi. Ja tego nie widziałem nigdy. Kenneth Hagen to była pierwsza osoba, która określiła wiarę w sposób potężnie konstruktywny. I pokazała, że wiara to jest urządzenie. Że to nie jest subiektywne przeżywanie. Że to nie jest coś takiego, że to jest gdzieś na poziomie uczuć człowieka, emocji, że to jest coś, tylko że to jest jakby pewien system, tak jak program komputerowy, że go wgrywasz i on zaczyna działać w tobie. On zaczyna działać i zaczyna przynosić ci efekty. Kenneth Hagen po raz pierwszy, Bóg przez Kennetha Hagena, przez jego służbę, przez jego nauczanie pokazał mi, że wiara jest czymś, co można posiąść. Posiąść. Rozumiecie? Że można wiarę posiąść. Tak jak się posiada pieniądze na koncie, tak jak się posiada w ogóle ubranie, tak można posiąść wiarę. I można wiary używać tak, jak się chce. Też przez Kennetha Hagena zobaczyłem, że wiara to jest coś, co nie wynika, znaczy, co się nie odnosi jedynie do Boga. Tylko, że to jest coś, co stworzył Bóg, tak to nazwijmy, bo bardzo roboczo rozmawiamy, coś, co stworzył Bóg dla potrzeb stworzenia. Że On dał wiarę stworzeniu do komunikowania się z Nim. Ja zacząłem rozumieć, że wiara to jest język komunikacji z Bogiem. Jedyny. To długo mi zajęło, żeby zobaczyć, że to jedyny. Bo ja słuchałem masy ludzi, doświadczenia, różnego rodzaju uniesienia, które nie oznacza, że one nie są od Boga. Każdy z nas je ma, każdy z nas dotyka ich. Każdy z nas miewa wizje, sny, ma kontakty z aniołami. To jesteśmy ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha. Natomiast wiara jest językiem, którym się na stałe porozumiewać ma stworzenie z Bogiem. I nie ma innego języka. Nie ma dwóch takich języków, trzech takich języków.
Z jednej strony to mnie w ogóle postawiło bardzo mocno na nogi, zaczęło stawiać, tak powiedzmy. Z drugiej strony to mi zaczęło podcinać skrzydła. Bo ja zobaczyłem, że masa ludzi, nauczycieli, pastorów, jakkolwiek ich nazwiemy, oni przekazują ludziom, czy chcą, czy nie chcą, może jedni chcą i nie chcą, ja tego nie wnikam w to, subiektywne nauki różne. Przekonując szeroko pojęty Kościół, że są inne drogi komunikacji z Bogiem niż wiara. I wielu ludzi, uważam, że również w naszej wspólnocie, połknęło ten haczyk. Połknęło ten haczyk, nie? I próbowali, być może próbują nadal, różnego rodzaju form komunikacji, które rzeczywiście albo są bardzo częściowe, albo są wymyślone przez człowieka. Wymyślone. Ale wiara jest pewna. To pewniak. I ja postanowiłem od tamtej pory, kiedy po raz pierwszy zacząłem słuchać nauk Kenneta Hagena, że ja w swoim życiu rozwinę wiarę. Ja nie wiem, czy ja pomogę. Ja powiedziałem Bogu, Boże, ja nie wiem, czy ja komuś pomogę tą wiarę rozwinąć, bo ja nie wiem. Możliwe, że ja ją pomogę rozwinąć, nie? Zresztą potem to się stało jednym z takich rzeczy w moim życiu, gdzie nieraz to powtarzam, gdybym miał do końca życia o niczym innym nie nauczyć, to bym zawsze nauczył o wierze. Ja to do końca życia robił. Ja bym położył przed ludźmi, powiedzieć o łasce. Łaskę trzeba pojąć i głęboko zacząć przeżywać. Łaski się nie będziesz uczył. To jest bardzo ważne. Łaski się nie nauczysz. Łaskę trzeba przyjąć i zacząć przeżywać w swoim sercu. Tak, to się robi z łaską. Także o łasce się nie naucza latami ludzi, bo to nie tak działa. To się podaje te rzeczy ludziom, jako kaznodzieja dzisiaj ja tak robię, kiedy trzeba, to jakby naciskam na te rzeczy. Jeżeli się ludzie biorą to, zaczynają to przeżywać, natomiast o co chodzi? No wiary trzeba się nauczyć. Bo to jest określony system życia. To trzeba też ćwiczyć. I ja powiedziałem tak, ja Panie Boże, w moim życiu, w życiu Artura stworzę ruch wiary. Ja stworzyłem sobie ruch wiary. Ja jestem człowiekiem wiary. Ja o sobie to mogę powiedzieć, ja jestem człowiekiem wiary. Ja żyję z wiary. Wytworzyłem sobie taki model. Wielu ludzi, którzy tam obserwują moje życie, oni dzisiaj to nieraz mi zadają pytania, mówię, właśnie na przykład jak ty się odnosisz do tej jakiejś, czy do tej sprawy, nie? A ja się odnoszę w wierze. Ja myślę w wierze. Ja mówię w wierze. I ja czynię w wierze. To jest, ja się tego musiałem nauczyć. I uważam, że Kościół, jeśli się nie będzie uczył wiary, to nie będzie w stanie skorzystać w pełni z łaski, którą będzie przeżywał. To jest bardzo ważne, co wam teraz powiedziałem. Bo zaczniesz doświadczać głęboko łaski, przeżywać ją. Ale nie będziesz w stanie korzystać z niej w pełni. Bez urządzenia o nazwie wiara. Skorzystasz troszkę. Co na przykład zrobi łaska w tobie, kiedy zaczniesz ją przeżywać? Spadnie z ciebie, takie ciężary z ciebie spadną. I tutaj wielu ludzi przyszło do mnie i powiedziało, wiesz, takie ciężary za nie pospadały. Wow, taki jestem lekki. Ja mówię, okej, bardzo fajnie. Tylko musisz zrozumieć jedną rzecz. To jest mikropoczątek.
Bo ty możesz zrobić z tej łaski taki użytek, że diabeł się posra. Tylko żebyś ty zrobił ten użytek, to ty musisz być człowiekiem wiary. Z łaski przez wiarę. Jak ktoś cię zapyta, jak żyjesz, to naucz się najpierw tego zdania. Z łaski przez wiarę. Zacznij się tego uczyć na dzień dobry. Jak ktoś się ciebie zapyta, jak się czujesz, to odpowiedz do niego z łaski przez wiarę. Jak się ktoś zapyta, co u ciebie, powiedz do niego z łaski przez wiarę. Dlaczego ci to mówię? Nie dlatego, żebyś stworzył nową formułę religijnej komunikacji z ludźmi i stał się w ogóle śmiesznym gościem. Nie. Mówię to dlatego, mówię to do tych z was, którzy nie macie wytworzonego całego nurtu wiary w sobie. Bo umysł musi być przesiąknięty wiarą. Przesiąknięty. Rozumiecie? Przesiąknięty. Kiedyś spotkałem takiego pastora zielonoświątkowego i on opowiadał mi swoją historię. Tam usługiwałem. To na granicy niemieckiej to było taki zbór lata temu. I on miał też takie duże budynki, które gdzie tam miał bezdomnych, takie, tylko tam on miał całe rodziny bezdomne, no tak to powiedzmy, całe rodziny bezdomne, bo to tam i dzieci były i tak dalej, on miał taką służbę, nie, dużą służbę tam miał, nie, zbierał tych bezdomnych. Tam naprawdę fajnie, to wszystko taki duży ośrodek, tylko tak to nazwijmy, nie, nie było tam strasznie dużo ludzi, bo tam było rodzin sporo, to wszędzie rodziny były. Ja z nim gadałem, on mnie tam oprowadzał, ja mówię, a ile za to zapłaciłeś? A on do mnie mówi, no to na tamte czasy to było, żeby wam nie skłamać, około 200 tysięcy to wszystko kosztowało. Cała ta infrastruktura, to ogromna infrastruktura, nie? I on mówi, ale opowiem ci historię w ogóle tych 200 tysięcy. Ja odebrałem, mówię, od Boga, że mam tą służbą się zająć. I wtedy posiadaliśmy w kościele oszczędności 21,5 tysiąca. To były nasze oszczędności w całym zborze naszym. 21,5 tysiąca. I Bóg do mnie powiedział tak. Chciałbym, żebyś kupił te budynki od miasta. On powiedział, Panie Boże, kupię. Posłuchajcie, ten człowiek mi imponował, to był człowiek wiary. On powiedział, Panie Boże, kupię. Po czym? Pojechał na spotkanie do prezydenta tego miasta, dowiedział się o wszystkim, dowiedział się, jak to wygląda, to było już poza przetargiem, tego tam nikt nie chciał, ale ceny były takie, jakie były, nie? I on się modlił, powiedział, Panie Boże, kupię to, tylko nie mam pieniędzy, bo mam 21,5 tysiąca, są wszystkie nasze pieniądze zborowe. I nie słyszał więcej głosu Boga w tym temacie. Więc co robi człowiek? Umawia się na kolejne spotkanie z prezydentem miasta, jest pokierowany do odpowiednich jednostek, które się tym zajmują, rozpoczyna procedurę kupna budynków. Nie słyszy już więcej Boga. Nie słyszy dobrze, mężu waleczny, itp., itp., itp. Jakby wielu ludzi chciało słyszeć. Rozumiesz, o co chodzi? Nic nie słyszy. Nic. Załatwia wszystko i umawia się na konkretny dzień na sfinalizowanie operacji. Wkłada w kieszeń 21,5 tysiąca i jedzie na spotkanie. Trasa od kościoła do miejsca, gdzie ma to zrobić, to jest 15 minut jazdy samochodem w tym mieście. I on jedzie i mówi, Boże, jadę kupić te budynki.
4-5 minut przed końcem dostaję telefon od sekretarki kościelnej, że napłynęły pieniądze na konto kościoła. Rozumiecie? Człowiek ten opowiedział mi tą historię. To chyba była najważniejsza rzecz, którą odebrałem, usługując w tym kościele. Nie wiem, czy ja ich pobłogosławiłem bardziej moją usługą, czy to, co ten pastor mi powiedział o swojej historii. Dla mnie to było wtedy bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że to była taka cegiełka, która złożyła się na pewien taki mur, który otoczył całkowicie moje życie, nie? Że wiara jest jedyną formą komunikacji z Bogiem i Bóg się inaczej nie komunikuje. To jest, ja do was mówię bardzo ważną rzecz teraz. Być może banalną dla niektórych umysłów. Ale to jest bardzo prawdziwa historia. To jest historia tak prosta, pozbawiona jakichkolwiek fajerwerków, jakichkolwiek objawień, proroczych gestów czy innych rzeczy. Rozumiecie? On powiedział: tak, kupię, Panie. I kupił. Rozumiecie? Wiara działała w jego głowie, wiara działała w jego ustach, wiara działała w jego czynach. Głowa, usta, czyny. Rozumiecie? Wielu chrześcijan nie łapie tego. Oni uważają, że mogą inaczej myśleć, a inaczej mówić. Że mogą inaczej mówić, a inaczej czynić. Uważają, że kiedy poruszają się w wierze, to rzeczy stają się na przykład łatwe. Mają takie koncepcje. Właśnie skąd mają te koncepcje? Od tych fałszywych nauczycieli. Od tych fałszywych nauczycieli, którzy pozasiewali takie rzeczy w ludzkich umysłach. Wiecie, wiara jest bezemocjonalna, bezpłciowa. Wiara jest bezduszna. Tak to chcę, żebyście zaczęli widzieć. Łaska jest głęboka, doświadczalna i dotykająca w ogóle wszystkich elementów ciebie. Spadają z ciebie ciężary, robisz się lżejszy. Zaczynasz rozumieć, że wszystko w twoim życiu spadło na Chrystusa i wszystko w twoim życiu uczynił Chrystus. To zaczyna powodować, że stajesz się człowiekiem lekkim. Ale oprzyrządowanie do tej lekkości jest sztywne, twarde. Łaska jest jak dobra kawa. Wiara jest jak kubek, w którym ta kawa jest podawana. On jest twardy. Ciężko się przytulić do tego kubka. Rozumiesz? To jest nic takiego, co jest bardzo atrakcyjne. Można robić różne kształty tych kubków, ale on zawsze będzie twardym kubkiem, bo on musi być twardy. On musi być twardy. On nie może mieć dziur. On musi być pojemnikiem, w którym ta substancja, ta dobra substancja będzie mogła się utrzymać. Dobra, ale jaka? Delikatna. Rzadka. Wiara wpływa w człowieka jak woda. Przepraszam, łaska. Wpływa jak woda. Wiara daje oprzyrządowanie dla tej wody. Czyni cię naczyniem, które nie wypuści tej łaski. I tak musisz zacząć postrzegać temat wiary. I nie możesz tego nigdy zamienić. Hebrajczyków 11:1 mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara to pewność. Posłuchajcie, często ludzie mówią, co to znaczy pewność. Pewność to niezachwiane przekonanie o istnieniu czegoś. Niezachwiane przekonanie. Jeśli jest zachwianie, to nie ma tam wiary.
zacznij te rzeczy oglądać. Jeśli jest zachwianie, nie ma wiary. Bo pewność to jest rzecz niezachwiana. Niezachwiana. Wiara jest pewnością. Wiara jest niezachwianym przekonaniem o istnieniu czegoś. Żeby cię przekonywało 100 tysięcy mędrców, żeby cię przekonywały wszystkie twoje emocje. Rozumiesz? To kiedy wierzysz, jesteś niezachwiany. Nie przychodzisz do mnie i nie pytasz się. To jest bardzo ważne. Każda osoba, która do mnie przyszła, zapytać się w jakiejś sprawie, w której zaczęła wierzyć, rozumiecie? Nie wierzyła w tym momencie. Czemu? Bo by nie przyszła. Coś się w niej chwiało, że przyszła do pastora. Coś się w tej osobie chwiało. A wiara jest pewnością. A pewność to niezachwiane przekonanie. Rozumiecie? Niezachwiane. To jest bardzo ważne. Diabeł chce rozmydlić wiarę w Kościele. Chce, żeby wiara była niepewnością. Porozmawiajmy, bracie, siostro, o tym, czego nie jesteś pewien. Porozmawiajmy o tym, czego nie jesteś pewien. Zwierz mi się ze swoich niepewności. Mówi szatan przez usta innych wierzących. Zwierz mi się ze swoich niepewności. Jesteś przecież człowiekiem. Masz prawo mieć zachwianie. Słabość, rzecz ludzka. Sam przecież mówiłeś o łasce. Ale człowiek, który wierzy, to jest człowiek, który nie podważa tego. W myślach, w słowach, ani w czynach. Bo wiara to pewność, a pewność to niezachwiane przekonanie o istnieniu czegoś. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Rozumiesz? Musisz cały czas ją obserwować. Pewność tego, czego się spodziewasz i przeświadczenie o tym, czego nie widzisz. Pewność tego, czego się spodziewasz. Spodziewanie się to przewidywanie, że coś nastąpi. Zobacz. Człowiek, który wierzy, to jest pewny, że istnieje coś, że teraz istnieje coś, co powinno nastąpić w jego życiu. Na przykład ktoś choruje i on zna łaskę. Wie, że Jezus Chrystus poniósł na sobie wszystkie jego choroby. Czego się spodziewa ten człowiek? Choroby czy zdrowia? Zdrowia się spodziewa. On się spodziewa zdrowia. I teraz wchodzi temat wiary. W tym momencie wchodzi temat wiary, bo do tej pory jeszcze nie wszedł. Na razie on jest pełen łaski, pełen świadomości, że Jezus Chrystus poniósł wszystkie jego choroby, wszystkie jego niemoce i ten człowiek, będąc w stanie chorobowym, fizycznym stanie chorobowym, on spodziewa się zdrowia, spodziewa się dobrego samopoczucia, spodziewa się, że nie będzie miał w sobie wirusów, bakterii, w ogóle całego tego tałataństwa, że mu się kości zrosną. On się tego spodziewa. I teraz zaczyna się wiara. Od tego momentu. Czyli co? On musi być pewny tego, czego się spodziewa. Czyli musi być przeświadczony wewnętrznie, że to, czego się spodziewa, posiada w obecnej chwili.
Mimo, że co? Że nie widzi. Że nie doświadcza. Dalej ma temperaturę 40 stopni. Dalej go wszystko boli. Ale w swojej głowie zaczyna robić zwrot i mówi tak. Jestem zdrowym człowiekiem. Bo teraz w moim życiu zachodzi to, czego się spodziewam. Spodziewam się 36,6. Spodziewam się, że przestają mnie boleć mięśnie. Spodziewam się, że moje ciało jest mocne i silne, ponieważ mam to w Chrystusie Jezusie. A więc skoro się tego spodziewam, to posiadam to dzisiaj. I zaczyna działać wiara. Zaczyna działać wiara. Zobaczcie, ona wchodzi dopiero w pewnym momencie. Ona w pewnym momencie się pojawia. I od tego momentu człowiek ten w swojej głowie, w swoich ustach i w swoich czynach zaczyna prezentować tę wiarę. W swojej głowie przez cały czas jest sfokusowany na tym, że jest zdrów. Kiedy zaczyna go coś łupać, kiedy zaczyna go coś boleć, on nie przyjmuje tego do wiadomości. Rozumiecie? Zapytany, jak się czuje, odpowiada, czuję się świetnie. I w tym stanie idzie do pracy. I w tym stanie idzie do kościoła. I w tym stanie idzie na siłownię. W tym stanie. Co zrobił? Skonfigurował myśli w wierze, wypowiedź w wierze i działanie w wierze. I co się zaczyna dziać? Łaska, która w nim jest, zostaje uruchomiona wiarą. Jakie są efekty? Efekt może być tylko jeden. Wypływ mocy. Ponieważ łaska plus wiara równa się moc. Zapamiętaj, to jest matematyka Boża. Łaska plus wiara równa się moc. To jest matematyka. Zabierz któryś z tych elementów i nie będzie mocy. Rozumiesz? Wyjmij łaskę lub wyjmij wiarę. Nie będzie mocy. Ona się nie uwolni. Brakuje jednego ze składników. Przeświadczenie, to niezachwiane przeświadczenie, to jest coś, co człowiekowi nie można zabrać. Są pewne rzeczy. Na przykład masz wspomnienia jakieś. Czy ktoś może ci je zabrać? Nikt. Żeby nie wiem, co się stało, nikt ci nie ukradnie wspomnień. One są w tobie. A rozumiesz? One są twoje. Przeświadczenie powstaje wtedy, kiedy z danym elementem wchodzisz w pełną komunikację. Wierzę staje się częścią twojego ja. Ja wierzę. Jestem człowiekiem wierzącym. Wierzącym. Ja wierzę. Ja nie chcę, żebyś ty wierzył za mnie. Ja nie chcę w ogóle twojej rady. Rozumiesz? Nie potrzebuję twojego wspólnictwa. To jest moje. Prywatne. Rozumiesz? Zobacz, na czym bazuje przeświadczenie u człowieka? To jest pewność o istnieniu czegoś jedynie na podstawie tego, że ktoś, kogo uznajemy za prawdomównego i posiadającego absolutnie słuszne poglądy, tak powiedział. Dlaczego
o poświadczenie jest silne. Przeświadczenie jest silne, bo tak powiedział Bóg. Ja zrozumiałem, że jeżeli Bóg coś powiedział, prawda? 12 spotkań temu powiedziałem, że uznałem Boga za absolut. Skoro absolut coś powiedział, ostateczny byt, to teraz ja, Artur Ceroński, mam niezachwiane przeświadczenie, że ta rzecz posiada podstawę, która jest nie do złamania. Nie do złamania. Ja czasami jak ludzie mówią do mnie, wierzący, wiesz, mam problem z wiarą. Ja mówię, no pewnie, że masz problem z wiarą. Masz problem z wiarą, dlatego że Bóg dla ciebie jest cienki, słaby. Rozumiesz, o co chodzi? Uważasz go po prostu za leszcza. Za leszcza go uważasz. Masz takiego Boga leszcza. Rozumiesz, o co chodzi? Jelonka Bambi w takiej człowieku frajerskiej czapce z bąblem. Takiego Boga wyznajesz. Uznaj, że masz takiego Boga. Bo jego słowa dla ciebie gówno znaczą. Dlatego pytam, jak chcesz zbudować wiarę? Na czym? Jakie możesz mieć przeświadczenie? Przed frajer i powiedział. No kurczę, nikt nie bierze słów frajera na poważnie. Rozumiecie? Ludzie mają problem z przeświadczeniem, ponieważ w ich głowach Bóg to zwykły frajerek. To w ogóle to trzeba postawić sprawę jasno. Pa, modli się, on się modli. Panie, wielki, królu, rozumiesz? A potem dochodzi do wiary o to, żeby łupieżu nie mieć. Rozumiesz, o co chodzi? Bo łupież, wziął się, uczesał, łupież mu poleciał. Rozumiesz? On się modlił przed chwilą, Panie wielki, a on teraz nie powiązuje tego z wymianą krzyżową. On tego nie powiązał, on tego nie wiąże. Dla niego choroba skóry jest większa niż Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu i wstał z martwych. Choroba skóry jest większa niż to, że Bóg powiedział, że w ranach i w sińcach Jezusa jest uzdrowienie Jego. Jak ten człowiek ma wierzyć? To jest hipokryta. Mówi, jesteś wielki, ale w swoim sercu on nie uważa Boga za wielkiego. Bo skoro nie uważa Jego słowa za wielkie słowo, to nie uważa Boga za wielkiego Boga. A jak nie ma wielkiego słowa, to nie ma na czym zbudować przekonania. Wiecie, różnych ludzi spotykaliście w życiu. Różnych ludzi. Ja też spotykałem różnych ludzi. Byli tacy ludzie w moim życiu. Takie, no właśnie, leszcze. Przyszedł, obiecał coś, nie zrobił. Przyszedł, powiedział, że zrobi, nie przyszedł. W ogóle, wiesz, o co chodzi. No leszcze tacy, kurczę, oszuści, cięcy ludzie, dla których słowo dane nic nie znaczy. Pamiętam mojego ojca, on na kolanach się zapiera, mówi, Basia, już nigdy nie będę pił, już nigdy nie będę pił. W ogóle kocham cię, jesteś dla mnie wszystkim. Wiesz, o co chodzi? Za tydzień nawalony człowiek jak szmata leży w piwnicy. Twardziel. Co dla niego znaczyło, to nic. Ani matka dla niego nic nie znaczyła, ani słowa, które wypowiedział, nic nie znaczyła. Zwykły, życiowy leszcz. Ale spotykałem innych ludzi. Spotykałem takich ludzi w swoim życiu, że jak powiedział do mnie, będę, to by się świat zawalił, a on był. Jak powiedział, przyniosę, to choćby sobie z gardła miał wyrwać, ale przyniósł. Takich ludzi spotykałem. Rozumiecie? To jest wielka różnica między tą kategorią człowieka i tą kategorią człowieka. Są tacy ludzie, którym jestem w stanie dzisiaj powierzyć każdy aspekt mojego życia. Są tacy ludzie w moim życiu.
że gdyby przyszedł do mnie ten człowiek i powiedział: słuchaj, ile masz pieniędzy? Tyle i tyle. Potrzebuję twoich pieniędzy. Nie zapytałbym się go na co. A rozumiesz? Otworzyłbym sejf, wyjął pieniądze, powiedział: masz. Ale są tacy ludzie, którzy przyjdą do mnie i powiedzą: pożycz mi 50 zł. Ja mówię: jak Jezus wróci. I sam mi powie. Jak zadzwoni do mnie z Jeruzalem i powie: Artur, pożycz mu. Ja powiem: nie ma problemu, panie. Nie pożyczę za nic mu. Czemu? Bo on mi nie odda. Rozumiesz? Bo to jest leszcz. Rozumiesz? I teraz jest pytanie, jaką osobą dla człowieka jest Bóg? Bo taką, jaką jest, takie jest Jego Słowo. Czy jest to leszcz zwykły, na którego Słowie nie można polegać, czy jest to konkretny gość, na którego Słowie można polegać? Bo teraz przeświadczenie, czyli ta absolutna pewność, jest ściśle związana z tym, jaką wartość nadajemy danemu słowu. Rozumiecie? Dlatego jak ktoś do mnie mówi: wiesz, ja mam problem z wiarą w to. Ja mówię: nie, ty. W ogóle posłuchajcie. Nigdy nie dajcie się, przestańcie też sami tak myśleć i mówić. Nie ma czegoś takiego, że mam problem z wiarą w uzdrowienie, mam problem z wiarą w finanse. Nie ma takich rzeczy. Ktoś jak ma problem z wiarą, ma w ogóle problem z wiarą. Nie ma, że wiesz, ja tak mam trudno uwierzyć o uzdrowienie. Nie, ty masz w ogóle problem z wiarą. Bo wiara to jest wiara w osobę. W słowo osoby, bo to jest punkt wyjścia. Osoba coś powiedziała, ja wokół tego słowa, tej osoby zbudowałem swoje przeświadczenie o absolutnej pewności, tak? I prawdomówności tej osoby. I teraz ja na tej podstawie rozwijam przestrzeń wiary dopiero. Więc jeśli masz problem w jakiejś dziedzinie wiary, to ty masz problem z wiarą w Boga. Bo Boga ustawiłeś źle w swoim życiu. Ustawiłeś go jako tego leszcza, rozumiesz, którego słowo jest nic nie warte. I nie oszukuj sam siebie, bo zagonisz się w kozi róg, tak jak się zagoniło wielu chrześcijan. Wierzę, 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 a nie potrafi w tej wierze nic osiągnąć. Ja mówię: no błagam cię, no to co to jest za wiara? Co ty w ogóle, czego ty wyznawcą jesteś? Rozumiesz? Ludzie, ja się musiałem z tym zmierzyć. Ja spotykałem ludzi wokół siebie, już będąc w kościele zielonoświątkowym, którzy w ogóle, no, dla nich wiara to, bo jakby życie biegło, a obok była jakaś tam wiara ich. I ona się czasem, to taka była cienka, kurczę, rozumiesz, jak rybie flaki. I ona się tak czasem się tak z tą ich drogą życiową, tak skrzyżowała. A normalnie to żyli jak w świecie. Żyli jak w świecie ludzie. Niczym się nie różnili od ludzi w świecie. Rozumiesz? Niczym. Musieli wszystko widzieć, musieli wszystko poczuć. Jak nie zobaczyli, jak nie poczuli, jak nie mieli w łapie, to mówi: ja nie wierzę. Rozumiesz, o co chodzi? A jeszcze dodawali: bo to trzeba w tym jeszcze mądrości dużo, nie? Nie, Boże, no mądrości, no. Boga masz za leszcza. Taka jest prawda. Ty rozumiesz, o co chodzi? Nie powierzyłeś się. Nie powierzyłeś się. To jak z tymi ludźmi, co twierdzą, że się powierzyli Bogu, że tak blisko mają taką relację z Bogiem, ale w żaden sposób nie potrafią się powierzyć drugiemu człowiekowi. Ja się śmieję z tego, mówię: przestań, mówię, no proszę cię, no to człowieku, to ty te chcesz mi powiedzieć, że przeżywasz coś, co jest przeciwne ogólnoświatowej psychologii, tak? Takie coś chcesz mi powiedzieć. Akurat ty jesteś takim wyjątkiem na świecie. To są bzdury.
Kto jest wierny w małym, będzie wierny w wielkim. Człowiek jest mniejszy od Boga, zgadzacie się? No. Jak się człowiek nie umie powierzyć człowiekowi, to chce mi wmówić ten człowiek, że się umie Bogu powierzyć, tak? Jak? Jak? Niektórzy by do kościoła od zachrystii chcieli wchodzić. Trzeba główną nawą. W zachrystii wiecie, co jest. Światełko. Chciałem wam głupotę powiedzieć. Jak mi nie przejdzie, to wam na końcu taki dowcip powiem. Pamiętajcie, Boga poznajemy tylko przez wiarę. Tylko przez wiarę, bo On się nie da poznać inaczej. On po to ustanowił system wiary, żeby Go poznawać przez wiarę. Inaczej nie poznacie Boga. Wymyślicie sobie różnego rodzaju rzeczy i będziecie twierdzili, że taki jest Bóg. Będziecie mieli różnego rodzaju doświadczenia, wizje, sny, nie wiem, cokolwiek. Na tym będziecie chcieli zbudować poznanie Boga. Będziecie mieli doświadczenia emocjonalne, będziecie chcieli na tym zbudować, a na tym się nie zbuduje. Rozumiecie? To się na tym nie zbuduje. Nie zbuduje się. To tak jak będzie szedł przez ulicę, nie wiem, chłopak z zaniżonym poczuciem własnej wartości i wiecie, zobaczy, że tam dziewczynie upadła torebka i podniesie jej tą torebkę i ona go pocałuje, a on będzie myślał, że ze nią życie już układa. Nie. To tylko pocałunek. Rozumiesz? Można mieć wizję. Jedną, drugą, trzecią. Co nie oznacza, że Boga znasz. Rozumiesz? Boga poznajemy tylko przez wiarę. Z Bogiem żyjemy tylko przez wiarę. Hebrajczyków 11:6. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć. Ja sobie to na czerwono zaznaczyłem w Biblii. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć. Tam nie jest napisane, to jest alternatywa. Musi uwierzyć. Tak, kiedyś ktoś mnie zapytał, czemu, bo Bóg, skoro tak jest, czemu się nie objawi? Ja mówię, jak się objawi? No, niech mi się objawi. Ja mówię, ale On się chowa. Słyszałeś o tym kiedyś? Że On się chowa. Jak to się chowa? Ja mówię, no taką metodę przyjął objawienia. Od lat się chowa. Czytaj Biblię. Rozumiesz? I mówi co? Szukajcie. Kogo się szuka? No to zobacz. Kogo szukasz? Grałeś kiedyś wchowanego? Kogo ty szukasz? Kogoś, kto się co? Schował. Bóg się chowa przed ludźmi. Rozumiecie mnie? Ustal to sobie raz na zawsze w głowie. Dlaczego On się chowa? Bo chce, żeby Go szukać. Ten, kto szuka, ten znajdzie. No to szukać musisz. Boże, zamysł to nie jest taki, że przed jestem Bogiem. Hello. Co mogę dla Ciebie zrobić? Jakoś Ci pobłogosławić? Wiesz, tak myślą chore umysły w ogóle. No to będzie ta... I on właśnie dlatego pokazał, czym jest wiara i mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Posłuchajcie, Kenneth Hagin, on miał 8 wizji w życiu. A ja słyszę od ludzi non-stop, jakie wizje mają i oni na tym życie swoje budują. Ja nie twierdzę, że nie mają wizji. To nie o to chodzi. Bo ludzie w ogóle, a najlepiej to jeszcze z ludźmi proroczymi jest, bo to też jest taki gatunek ciekawy. Bo ludzie proroczy, to oni widzą różne rzeczy. I oni myślą, że tak. Bo że oni widzą, to coś znaczy. Ja mówię, posłuchaj, masz oczy fizyczne? Mam. Widzisz, prawda? Widzisz. Krzesła, dywan, buty Asi. Rozumiesz? Ja się pytam, co to wszystko ma na przykład do tego, co my tu robimy? Co z tego, że ty to widzisz?
Co z tego, że Norbert ma bluzę czerwoną? Co z tego, że Mateusz ma brodę? Co z tego, że ty to widzisz? A teraz spójrz. Widzisz w duchu teraz. Duchową rzeczywistość. Widzisz różne rzeczy, no nie? Co z tego? Ja non-stop coś widzę. Fizycznie, w duchu. Co to znaczy? To nic nie znaczy. Nic przez wielkie N. Rozumiecie? My, charyzmatycy, jeszcze zorientowani proroczo, non-stop coś będziemy widzieć. Jakiegoś anioła, jakieś demony, jakieś inne rzeczy. I co z tego, ja się pytam? Jakiś gram smalcu z tego jest? Co z tego, że widziałeś właśnie trzech aniołów, rozumiesz? Jak dalej nie jesteś w stanie wyjść z problemów finansowych? Proszę mi powiedzieć, co tych trzech aniołów? Imiona ich znasz, zawołaj ich po imieniu. Może ci opowiedzą, jak jest w niebie. Hagen mnie rozwalił. On kładł nacisk na to, co działa. Jak zaczynał swoją służbę i zaczął się rozwijać w wierze, miał dwie pary spodni. Jedną do pracy, drugą do normalnego funkcjonowania, do kościoła, na ulicę. I pracował w sadzie przy drzewkach. I zdejmował tam swoje dobre spodnie, wieszał na haczyku, zakładał te w ogóle rzęchy i szedł pracować przy drzewkach. I po któregoś dnia, wieczorami usługiwał w kościele, głosząc Ewangelię, uzdrawiając chorych i tak dalej. Wrócił do pakamery, ukradli mu spodnie. Te dobre. Popatrzył na to. Człowiek ruchu wiary. Człowiek ruchu wiary. Powiedział: diable, ja teraz idę tam jeszcze popracować. Wrócę, mają spodnie wisieć tam, gdzie były. Poszedł jeszcze do drzewek, popracował, wrócił, wisiały. To jest ruch wiary. A nie opowiadanie o tym, rozumiesz, ile aniołów cię dziś nawiedziło, ile piór zostawili. To jest ruch wiary. Spodnie na haku wiszą. Rozumiesz? To jest ruch wiary. Gdzie wiesz, że masz usługi w różnych miastach i samochód twój ma pusty bak. Wsiadasz i co robisz? Jedziesz na usługi. I przejeżdżasz 800 kilometrów na pustym baku. To jest ruch wiary. W ten sposób się dochodzi do milionów, do których doszedł. I on mówi, dzisiaj przez moją służbę przepływają miliony dolarów. Ale ruch wiary się zaczął od tego, że moim starym biukiem jeździłem przez wiarę setki mil bez paliwa. Nauczyłem się wierzyć. Ja powiedziałem, ja też się nauczę, Panie Boże, wierzyć. Ja się nauczę. Ja się nauczę wierzyć. Ja zrobię, Boże, taką robotę u siebie w głowie, że ja będę chodził w wierze 24 godziny na dobę. Nie będę pajacował. Nie będę pajacem kościelnym, nie będę pajacem w ogóle życiowym. Będę chodził w wierze. Nauczę się chodzić w wierze. Tak jak się nauczyłem abecadła, tak się nauczę chodzić w wierze. Jedną rzecz mam jasną i klarowną. Ty jesteś wielkim Bogiem, jesteś dla mnie absolutem, a Twoje słowo jest ostatecznością. Wokół tego zbuduję moją wiarę. I wokół tego zbudowałem moją wiarę. Ja nie zbudowałem mojej wiary wokół różnego rodzaju ludzkich przeżyć. Rozumiecie? Ja musiałem znaleźć coś, punkt wyjścia. I musisz też mieć punkt wyjścia do swojego chodzenia z Bogiem. Punkt wyjścia. Wiara jest przymusem. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć. Wiara to przymus. To nie jest alternatywa. No nie wierzę sobie. Ale sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie.
Jeśli nie wierzysz, to jesteś trup. Trup. Nie żyjesz, choć żyjesz. Kręcisz się po tej ziemi, jesteś nośnikiem Ducha Świętego jeszcze trochę. Rozumiesz? Jeszcze trochę jesteś tu. A to nie jest życie, bo nie żyjesz z wiary. A żyje się tylko z wiary. To przymus. Chrześcijanie nie lubią tego słowa. Musisz żyć z wiary, aby żyć. Nie możesz żyć, chodząc w niewierze. Bo to nie jest życie. To nie życie. To coś, jakiś substytut, coś takiego podobnego do życia. Rozumiecie, o co chodzi? Ja nieraz to powtarzam. Starsi to wiedzą, że za komuny dawali nam czekoladę czekoladopodobną, bo nie było czekolady w Polsce. Jak ktoś zjadł raz w życiu czekoladę czekoladopodobną jeszcze ze Związku Radzieckiego, to jest niezapomniana historia. Tego się nie zapomina. Ja to pamiętam do tej pory, człowieku. Rozumiesz się? Ja w więzieniu siedziałem, wtedy to był 90. rok. Pamiętam, piłem czaj taki mocno, lubiłem tę herbatę mocną. Se tam mówię, czekolady wrzucę kawałek. I pamiętam, przyniósł jeden z domu, z widzenia, przynieśli mu tą czekoladę podobno. Jak Boga kocham, słuchajcie, ja wrzuciłem tam dwa kawałki tego czekolady, to mi się zrobiła taka benzyna na wierzchu. Ja wziąłem tą herbatę, mówię, to jest tyle lat. Rozumiesz, od 90 roku, człowieku. Trauma. Bo to była podróbka. Ja nienawidzę podróbek. Nie znoszę podróbek, rozumiecie, o co chodzi? Ja w ogóle, ja głodny będę chodził, a ja nie zjem czegoś, co jest podróbką, czy jakiegoś byle czego, ja nie zjem. Ja będę chodził głodny. Ja w ogóle, ja rozumiesz, o co chodzi. Ja bym nie zjadł czegoś, co jest podróbką w ogóle jakiegoś dobrego pożywienia. Będę głodny, bo wodę będę pił. Rozumiesz? Ja się nie napiję kawy byle jakiej. Ja nie zrobię takich rzeczy w swoim życiu. Ja się nie napiję herbaty takie, co też herbaty zaparzasz, taką benzynę masz na wierzchu. Taka była, nie wiem, putka, srutka, takie to się nazywa, minutka, tak? No. Minutka, człowieku. Nie wiem, co to było, człowieku, w tym, rozumiesz, to taka, ta torebka jak podpaska wyglądała, wiesz, o co chodzi? W środku ten syf i to się rzucało. No pamiętacie minutkę? No człowieku, no to była taka żółte, taki żółty badziew, ten żółty badziew, cała paczka kosztowała złoty 50. 100 torebek. Co tam było? W tych Indiach, rozumiesz, to jest zamietli garaż, rozumiesz, jakiś hochsztapler wziął to, sprzedał do Polski. No tak, no przecież byłem złodziejem, tam jak się robi takie rzeczy, minutka. No to podróbki, ja nienawidzę podróbek. Rozumiesz, i duchowych podróbek nienawidzę. A ludzie w ogóle tworzą środowisko podróbek. No to jest wiara, ja wierzę. No jak wierzysz, w co ty, w kogo? Kogo ty masz za punkt wyjścia? Co ty tam wierzysz? O, ja nie mogę wyjść z tego, nie mogę wyjść z tego, nie mogę, ale ja żyję z łaski, ja jestem pełen łaski, ja wierzę. Proszę cię. Wiara to jest jedyny punkt kontaktu z Bogiem. Musiałem do tego dojrzeć. To nie jest łatwe to, co ja mówię. Rozumiecie? Bo to jakby wyrzuca ludzi poza ten margines w ogóle tej iluzji życiowej. A ja widzę tą iluzję życiową. Ludzie kręcą różne rzeczy. Takie, ja mówię, Boże, czemu ludzie kręcą niepraktyczne rzeczy? Nie rozumiem tego. Czemu ludzie kręcą takie w ogóle rzeczy? Tak jak nie rozumiem, czemu ludzie się ze sobą wiążą w ogóle. I od razu cierpią na dzień dobry, cierpią, ale ciągną te związki. Wiecie, o co chodzi. To jest dla mnie... Siedziałem kiedyś z takim typem, opowiadał mi, jaką tam ma żonę, cudowna, wspaniała. W pierwszym miesiącu w ogóle, jak poszedł do więzienia, wszystko sprzedała z domu, nawet ramy z okien sprzedała i poszła. Człowieku, co najlepsze w tym wszystkim, nawyzywał ją, nawyzywał.
balowała z miesiąc za to wszystko, słuchajcie, melanżowała. Po miesiącu wzięła do niego na widzenie, przyjechała. On wrócił z tego widzenia, człowieku, szczęśliwy, zadowolony. Ja mówię, a kto tam był u ciebie? No ta moja. Ja mówię, jaka twoja, ta co ją wyzywałeś miesiąc? Ta co w Ormo poszła, mówi miesiąc temu, ty tak, to ta twoja, tak? To ta, co ci sprzedała okna nawet tam na Ząbkowskiej w domu, wszystko? To ona? Tak, tak, ale wiesz, to jest wspaniała. Ja mówię, o co chodzi z ludźmi? Mówię, Boże, o co chodzi z ludźmi? Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie nie rozumieją, że istnieją pradawne zasady. Wiara to jest zasada. Przez nią kontaktujemy się z Bogiem i tylko przez nią. Nie wierzysz? Patrz, ludzie nie wierzą Bogu, nie dowierzają, twierdząc, że mają z Nim relację. Jak? Jak? Jak można być na przykład w związku z drugim człowiekiem, w małżeństwie na przykład, i nie ufać sobie? Jak można żyć z kimś i nie ufać? No to bym nie żył z tym kimś, no. To bardzo proste, żyłbym sam. Jak miałbym żyć z człowiekiem, któremu nie ufam. Wiesz, o co chodzi? Śpię, w nocy patrzę, czy nożem mi nie przyrżnie, bo się pokłóciliśmy wieczorem, a ja wiem, co jej przyjdzie do głowy, może mieć gniew. No bo nie mogę ufać człowiekowi takiemu. Jak można twierdzić, że ma się relację z Bogiem, nie wierząc Bogu, podważając Jego Słowo, olewając Jego Słowo, nie budując przeświadczenia wokół Jego Słowa? Jak można tak twierdzić? To jest oszustwo, to jest oszukiwanie samego siebie. I masa wierzących ludzi, tak zwanych wierzących, oszukuje samych siebie. Ja musiałem dojrzeć do tego, ja musiałem zrobić, że ja się oszukuję. Jestem porządnym zielonoświątkowcem, który oszukuje się, że wierzy, bo nie wierzy. Nieraz umysł mój odlatywał w religijną manię oglądania. Ludzie jak nie wierzą, wiecie co się dzieje z tymi, którzy nie rozbudowują się w wierze? Oni, ponieważ wiara jest pewnością tego, czego nie widać, to ktoś, kto nie wierzy, nie buduje wiary swojej, nie uczy się, jak wierzyć, będzie szukał czego? Czegoś, co widać. Bo wiara to pewność tego, czego nie widać. Ale on nie chce tego, czego nie widać. On chce to, co widać. Więc zaczyna szukać tego, co widać. Zaczyna szukać nauk, które zaczną go prowadzić w miejsce widzenia. Zaczyna szukać ludzi, którzy go będą w ten sposób stymulować, idei pewnych, światopoglądów. Rozumiesz? Bo on nie chce ślepej wiary. Rozumiesz? On nie chce takiej, że takiego czegoś w swoim życiu. I co? I nie będzie widać. No i dobrze. I dobrze, nauczysz się chodzić po omacku. Rozumiesz? Zobaczysz, jak to działa. Diabeł chce, aby ludzie Boga żyli tym, co widzą, myślą i czują. Diabeł tego chce. Diabeł chce, żebyś żył na podstawie doznań psychofizycznych. Jemu o to chodzi. Jak cię na to kupi? Rozumiesz? Jak to jesteś ugotowany. Zobaczcie, ilu z was... Powiem tak. Ktokolwiek z nas tutaj został zraniony w życiu, to został zraniony na poziomie psychofizycznym. Zauważcie to. Jeszcze się taki nie urodził, żeby wam ducha zranił. Taka jeszcze się konstrukcja nie urodziła. Zawsze jak ktoś cię zranił w życiu, to ci tak emocje ktoś tam, kurczę, poszarpał. Rozumiesz? Ciało ci ktoś jakby uszczerbił, rozumiesz? Ale ducha to ci nikt nie dotknął. Rozumiesz? Ducha, którego nie widać. Bo to, co nie widać, jest bezpieczne, a to, co widać, jest niebezpieczne. Niebezpieczne. On wie, że jak
odbierze wiarę Bożemu człowiekowi, to człowiek jest praktycznie skończony. Diabeł, wiesz, diabeł ci nie zabierze nawet przeżywania łaski, bo on tego nie może zrobić. Znaczy jak się uprzesz ty, to wywalisz z siebie to, w ogóle wyjdziesz spod łaski, wiesz, władujesz się pod prawo, będziesz żył, tak. Ale jeśli rzeczywiście zasmakowałeś łaski, to ty nie będziesz, ty tego się nie pozbędziesz. Ty tego będziesz bronił jak skarbu. Rozumiesz? Tylko cóż z tego, jeżeli okradziony z wiary nie będziesz mógł używać łaski, więc tak naprawdę będziesz człowiekiem cholernie sfrustrowanym. Odebranie wiary polega na tym, że umysł człowieka jest konfigurowany na tym, co widzialne i odczuwalne. Tak się odbiera wiarę, tak się blokuje przed rozwojem wiary. Zobacz, poczuj. Zobacz, poczuj, zobacz, poczuj. Rozumiesz? Jak zacząłem pracę, na tę mówię, zaraz. Widzę coś, czuję coś, ale mówię, nie, to nie jest prawda. To nieprawda, co widzę i co czuję. Kiedy po raz pierwszy w życiu staniesz przed jakąś sytuacją, którą czujesz, widzisz, która przenika cię na wskroś i popatrzysz, powiesz, nie, to nie jest prawda. Bo to mi nie pasuje do fundamentalnej prawdy o tym zagadnieniu. To jest nieprawda. Nieprawda. Będę wierzył twoim słowom, a nie moim oczom. To wyznanie chrześcijanina. Wierzę twoim słowom, a nie moim oczom. Twoim słowom, a nie moim oczom. Fajnie. Zrób sobie szybki test głębokości zrozumienia. Wyobraź sobie, że tam masz męża czy żonę. Wchodzisz do domu. Mąż czy żona bzyka się z kimś w pokoju. Widzisz to? Widzisz? Spójrz oczyma wyobraźni. Nie, to nic się nie dzieje. Teraz pytanie. Czy wierzysz w to? Teraz zobacz, zrób. To jest bardzo ważne. Ja wam pokazuję coś bardzo dotykalnego. Różnica między widzeniem a wierzeniem. Pytanie, czy wierzysz? Rozumiesz, jesteś i ty cały czas twierdzisz mi, jesteś w miłosnym związku. Jesteś w miłosnym związku. Wiesz, że to jest miłosny związek. Wiesz, że to się nie wzięło z księżyca. Ale mąż czy żona teraz na twoich oczach dokonuje tak zwanej zdrady. No i dobrze. I teraz widzisz to. I teraz pytanie. Jakie są twoje ruchy, rozumiesz, w tym temacie? Na podstawie tego, co widzisz, czy na podstawie tego, w co wierzysz? I to są takie rzeczy, posłuchajcie. To są dylematy, przed którymi będziecie stawać w życiu, jak będziecie chcieli chodzić cały czas w wierze. To takie dylematy będziecie mieli. Tego rodzaju dylematy. To nie będą małe dylematy. To nie będą małe dylematy. To będą duże dylematy. Specjalnie obrazuję wam pewne zjawisko. Specjalnie robię to w taki sposób, żebyście zrozumieli rozmiar dylematu. Bo ty musisz zobaczyć, z czym ty się zderzasz. Na tej ziemi, która nie funkcjonuje w systemie wiary, przeciwstawny system to system oglądania. I system oglądania jest wszechpotężny, wszechobecny, dominujący, atakujący umysł ze wszystkich stron. Konto puste. Patrzysz w kąto.
puste mam konto. Widzisz pustkę na koncie. Rozumiesz? Zera aż ci się mnożą na koncie. Widzisz to. Czy ty w to wierzysz? Czy wierzysz w twoje puste konto? Czy ty w to wierzysz? Czy też wierzysz w coś innego? Czy wierzysz to, co się stało 2000 lat temu? Czy wierzysz w słowa, które są słowami wiecznymi, a które wypowiedział Absolut? Widzisz czy wierzysz? Codzienny dylemat narodzonego z Bożego Ducha człowieka. Jaki? Codzienny. Dlatego tak ważną rzeczą jest ugruntowanie w wierze. Bo to codziennie będzie cię spotykać. Codziennie będziesz stawał przed dylematem wierzyć czy widzieć. Rozumiesz? Wierzyć czy widzieć. Codziennie. Tu chodzi o to, aby nie dopuścić ludzi do skupienia się na prawdomówności Boga i słuszności Jego poglądów. Diabeł chce, żebyś skupił się na tym, co widzisz. Bo to, co widzisz, jest przeciwstawne prawdom Bożym. Bóg mówi, w Chrystusie Jezusie jest twoje zaopatrzenie finansowe. Chrystus Jezus poniósł twoje porażki finansowe i Chrystus Jezus dokonał wszystkich intratnych biznesów w twoim życiu. Ale na koncie jest zero. Rozumiesz? I diabeł mówi, spójrz na konto i podejmij nareszcie raz na zawsze decyzję, że Bóg jest kłamcą. Weź to zrób. Po męsku, jak trzeba. Raz na zawsze. Rozumiecie, do czego to ma dojść? Do dyskredytacji Boga. Wybicie człowieka z ruchu wiary to dyskredytacja Boga w jego oczach. Diabeł chce zdyskredytować Boga. A coś ci powiem. Jak się diabłu uda zdyskredytować Boga, no nie, w twoich oczach, to już będzie ci bardzo łatwo uważać Boga za leszcza. Raz, drugi, a potem już łatwo idzie. Już łatwo. Już nie jest absolutem. Jego słowa nie są takie pewne. No bo przecież popełnia błędy. Gdy widzisz, nie skupiasz się na tym, czego nie widzisz. Pamiętaj o tym. Albo się skupiasz na tym, co widzisz, albo na tym, czego nie widzisz. Ja się musiałem uczyć skupiać na tym, czego nie widzę. Kurczę, widzenie jest takie mocne. Ono na ciebie naciska. Rozumiesz? Ono wręcz się wdziera w ciebie. Odczucia, które masz, w ogóle wiesz. Ludzie mówią, ty nie wiesz, jak ja się czuję. Czuję się. Ja mówię, ty ciągle się czujesz, a ty masz coś jeszcze? Czy tylko się czujesz ciągle? Czujesz się ciągle? Kiedyś jeden mnie zapytał, co mam se zrobić? Ja mówię, chlasta se zrób. Nie, normalnie bierzesz, mówię, sobie żyletkę, chlaśniesz się człowieku raz, a organizm ma to do siebie, że tylko jeden ból odbiera. Zaraz zobaczysz, jak traumy z dzieciństwa mijają człowieku. Zobaczysz rozjechaną łapę na centymetr, pojedziesz na SOR, żeby cię szyli. Rozumiesz, o co chodzi? Potem będziesz miał taki gabel. Rozumiesz, o co chodzi przez dłuższy czas? Rozumiesz, będziesz... Zobaczysz, jak ty zapomnisz, jak cię ojciec maltretował i matka. Jeden chlast. Specjalnie tak mówię, bo wiecie czemu? Bo ludzie przykładają taką wielką wagę do tego, co tej wagi nie ma. Bo skupiają się na tym, co widzą. Nie robią treningów. Nie idą na trening. Nie interesuje ich trening. Chcą efektu bez treningu. Chcą efektu bez treningu. Rozumiesz? Tego chcą.
Przez 5 tygodni zrzuciłem 11 centymetrów w brzuchu. 19 centymetrów przede mną. A mam 50 lat. O co chodzi? Ktoś powie, jak? Ja mówię, na wznak. To się robi w ten sposób, że przestajesz myśleć o tym, co czujesz. Rozumiesz? O tym, co czujesz. Chcesz jeść, a nie jesz. Rozumiesz? Chcesz usiąść, a zapieprzasz przysiady. A ludzie tego nie chcą. Chciałby schudnąć. Rozumiesz, o co chodzi? Chciałby schudnąć, ale nie zrobi nic. Rozumiesz? On nie zrobi nic. Nie zrobi diety, nie zrobi treningu, nie interesuje go to. A chce być szczęśliwy. Rozumiesz? A jest napisane chyba w 3 Mojżeszowej. Najpierw zrzuć tłuszcz, a potem mieć po swoje szczęście. Już w zakonie o Mojżeszowym napisali. Najpierw zrzuć tłuszcz. Ale co zrób? Zrzuć! Hebrajskie słowo określające pracę. Wiarę trzeba wypracować. Wypracować. Rozumiecie? Wypracować. Łaskę trzeba przyjąć. Rozumiecie? Łaskę przyjmujemy. Wiarę wypracowywujemy. To jest wielka różnica. Łaskę przyjmujemy. Z łaską nie boksujemy się. Wchodząc w temat łaski, otwieramy się i mówimy, Boże, nic nie umiem i nic nie wiem. Jestem mato bity w ciemię. Rozumiesz, o co chodzi? I przychodzi łaska. Łaska. Ale wiarę wypracowywujemy. Zaczynamy rozwijać się w wierze, trenować wiarę. Musiałem to załapać. Długo mi to zajęło. Chcę, żeby każdemu człowiekowi, do którego mogę dzisiaj mówić, żeby zajęło mu to dużo mniej czasu, bo mi za długo to zajęło czasu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Początek mojego budowania wiary był umocowany w tym, że Bóg jest i Bóg jest dobry dla mnie. Wierzysz, że Bóg jest dobry dla ciebie? Bo to, że jest, to wiem, że wiesz. Ale że jest dobry dla ciebie personalnie. To jest bardzo ważne, żeby w swoim sercu być pewnym tego, że wiesz, że Bóg jest dla ciebie dobry. Bo jak na przykład podejrzewasz Boga o coś, że nie jest taki dobry. Rozumiesz? Nie zbudujesz przeświadczenia, silnego, niepodważalnego przeświadczenia wokół Jego słowa. Będziesz miał wątpliwości, czy na pewno On dla mnie jest dobry. Czy na pewno. Osobiście uważam, że to jest uniwersalne, że człowiek musi po pierwsze wiedzieć, że Bóg jest, a po drugie, że jest dla niego dobry. Bo jak ktoś jest dobry dla ciebie, prawdziwie dobry, to nie będziesz podważał Jego słowa. Nie będziesz się bujał wokół tego, co widzisz. Jak ja znam, na przykład są właśnie ci ludzie, ci prawdomówni, których ja spotkałem w życiu, ludzie w ogóle rzetelni, ludzie, którzy są szlachetni. I teraz ktoś przyszedł do mnie i opowiadałby mi różne rzeczy, a nie raz tak było o takim człowieku, nie? Wiesz, on taki naprawdę nie jest, nie? Ja takich rzeczy nie słucham nawet. Czemu? Bo ten człowiek dla Artura jest dobry. On dla mnie jest dobry. Ja mam świadectwo, że on dla mnie dobry. To teraz jak ktoś przyjdzie, powie, wiesz, on tam mnie oszukał, ale daj mi spokój. Ale naprawdę on mnie oszukał. Ja daj spokój mi. Rozumiecie, co ja robię? Ja nie przyjmuję tego do wiadomości. A czemu? Bo on jest dla mnie dobry. To, że ktoś jest dla mnie dobry, jest barierą nie do przejścia. Nie do przejścia. Ja na przykład uważam, że wielu chrześcijan nie uważają, że nie mają takiego doświadczenia, nie mają takiego przekonania, że Bóg jest dla nich dobry, nie?
Rozumiecie? To trzeba się, czasami naprawdę warto pokopać sobie w swoich duszach. Warto to zrobić, żeby mocno zbudować wiarę. Jak masz na to? Na co? Na to, czy jestem przekonany, że był jedzony? Ja żadnego. Ja nie mam żadnego testu na to. To ty albo jesteś przekonany, albo nie jesteś przekonany. Ja nie wiem. To wyjdzie w twoich poczynaniach. To wyjdzie w twoim życiu. Tego nikt nie może zmierzyć. I nikt nie posiada mandatu do zmierzenia tego. Jeżeli jesteś niepewny siebie, nie jesteś pewny na przykład, czy jesteś pewny, no nie? Absolutnie nie jesteś człowiekiem wiary. Absolutnie. Często ludzie mówią, ja nie jestem pewny, czy wierzę. Ja mówię, to nie wierzysz, przecież to jest proste. No wiesz, bo ja nie mam takiej pewności co do siebie. Ja mówię, to nie wierzysz. Ja to oczywiście, że nie. Podważasz siebie? Czy wy w ogóle wiecie, że człowiek, który podważa siebie, to jest bardzo ważne, co wam teraz powiem, no nie? Każdy człowiek, który siebie podważa, tak? Jest albo psychicznie chory, albo na granicy choroby psychicznej. Bo w ogóle podważenie siebie, rozumiecie? To jest pochodna samobójstwa. Pochodna samobójstwa. Możesz podważyć drugiego człowieka, jak najbardziej. No to jest normalna sprawa, że się podważa innych ludzi z uwagi na ich zachowania, ale siebie? Jak ja bym nie wierzył sobie, ja bym oszalał w życiu. Przecież ja ze sobą wstaję rano i kładę się spać. Żyję, chodzę do toalety. Ja bym się, nie wiem, a może wejdę do wanny, wiesz o co chodzi, i puszczę na siebie gorącą wodę za bardzo. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle wiesz, bo, no, zobacz, bo to idzie w tą stronę, to idzie w psychozę maniakalną. Niepewność siebie? A co zrobię? Nie wiem, czy się jutro nie naćpam, ja nie wiem. Nie wiesz, czy się nie naćpasz jutro? No jakim sposobem? Ty? A przecież ty, tak to ty nie wiesz? Ja nieraz, jak rozmawiałem z kimś, wiesz co, mówię, jak ty nie jesteś pewny siebie, ja jestem też niepewny ciebie. Cholera cię wie, co ty zrobisz. Wiesz, o co mi chodzi? A może ty mi oko wyjmiesz? Się do mnie nie będziesz chciał przytulić, a ty mi oko wyjmiesz. Ja nie wiem. Bo człowiek, jest napisane, że niech każdy twój krok, mówi Salomon, będzie pewny. Każdy twój krok, a co dopiero decyzja, myśl i tak dalej. Krok. Rozumiecie? Ludzie naprawdę stoją na granicy chorób psychicznych różni. Niepewny jestem. I potem on, wiecie, ja rozumiem, co tam się w środku dzieje, tylko dlaczego ty jesteś niepewny? To kto ma być pewny ciebie? I właśnie bardzo często tacy ludzie przychodzą do innych ludzi i oni robią coś takiego, że oni ich w swoje życie wprowadzają, żeby tamci ich prowadzili przez życie. Oni będą pewni za mnie teraz. Przyjdę, to on będzie za mnie pewny. Ja nieraz miałem, Fadi, takie pytania, jak ty mi zadałeś, ja nieraz miałem. Ludzie przychodzili do mnie i mówią, słuchaj, a czy ja na pewno wierzę? Ja mówię, na pewno nie wierzysz. Na pewno nie wierzysz. Na pewno nie. Na pewno nie wierzysz, chłopie. Ty mnie pytasz, czy ty wierzysz? No mnie? A co ja jestem? W mózgu ci siedzę? Rozumiesz? My nie jesteśmy ludźmi, którzy dostali od Boga taki moduł, żebyśmy mieli wspólników w wierze do swojego osobistego życia. My możemy robić teamy, wiary, ale to są zupełnie inne tematy i dzisiaj o nich się nie mówimy, nie? Mówimy o naszej osobistej wierze w Boga i patologiach z tym związanych. Wydobycie swojego umysłu z miejsca oglądania i odczuwania to jest
kluczowa sprawa w byciu prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. W ogóle postanów, że zaczniesz podważać to, co widzisz i czujesz. Rozpocznij kampanię przeciwko temu. Zacznij skupiać się tylko i wyłącznie na budowaniu wewnętrznego przekonania wokół Bożego Słowa. I nieważne, co będzie się działo wokół. Rozumiecie? Kiedyś ktoś przy tym mówi, zapytał i mówi do mnie tak: ale modliliście się o śmierć Putina i co? Ja mówię, no i umrze. A ktoś mówi, ale żyje. Ja mówię, no i? A no patrzy się na mnie, ja mówię, ale nie wiem, o co ci chodzi. No bo żyje. Ja mówię, ale no i co? Nie rozumiem. To co ty chcesz mi powiedzieć, że żyje Putin? Bo ty widzisz, że on żyje? A ja wierzę, że on umarł. I stanie się według mojej wiary, bo ja to wiem. Chyba, że się upamięta chłop. To jest bardzo proste. A ty mówię, a najlepsze to jest ten gatunek chrześcijan. To ile mam jeszcze wierzyć? Ja mówię, że ty nie wierzysz. Każdy człowiek, który przyjdzie do ciebie i powie, ile mam jeszcze wierzyć, on nie wierzy. I w ogóle nigdy nie wierzył. Nigdy, pamiętaj, nigdy nie wierzył. Nie rozpoczął ruchu wiary. Człowiek, który rozpoczął ruch wiary, nigdy nie zapyta o taką rzecz. Nigdy. Bo on wie, że wiara to pewność tego, czego nie widać. On nigdy nie będzie, posłuchaj mnie teraz, człowiek wiary nigdy nie będzie oczekiwał widocznych efektów swojej wiary. Ludzie wierzą i czekają, aż zobaczą. Ja mówię, przekonfiguruj się. Jest napisane w liście do Hebrajczyków, że odeszli z tego świata wierząc. Wierzyli, że przyjdzie Mesjasz. Rozumiecie, o co chodzi? Czekali na Niego każdego dnia. Ale się nie doczekali i umarli fizycznie. Z czym? Ze słowem wiary na ustach. Dziękujemy Ci, Panie, że przyszedł Mesjasz. Rozumiecie? Dziękujemy Ci, Panie, że przyszedł Mesjasz. I umarli sobie. Czemu? Bo normalny wierzący uważa, że jest człowiekiem wiecznym. I dla niego obecny czas i czas w ogóle w niebie, a potem czas po niebie, to jeden czas. I normalny wierzący nie dzieli swojego życia na życie obecne, potem na życie w niebie, a potem na życie w tysiącletnim królestwie, a potem na życie w Nowym Jeruzalem. Bo to zwariować można. Normalny wierzący to ma jedno życie, życie wieczne. I czy on tu żyje, czy on już stąd odszedł, to on się porusza w czym? W wierze. I nie zadaje dziwnych pytań, a kiedy to się stanie, a kiedy Bóg będzie działał, a ja już tyle wierzę, ty wcale nie wierzysz. Ty nie zacząłeś nawet jeszcze wierzyć. Ty jeszcze nie zacząłeś wierzyć. Dopiero się może uczysz. Może ty zacznij wierzyć Bogu. Może ty się rozkręć. Może ty przestaniesz zadawać pytania tego rodzaju. Rozumiesz? Ja pamiętam, jak ja budowałem swoją wiarę i przychodziły masy różnych rzeczy, na przykład ze stanem zdrowia. Pamiętam, jak miałem tą wodę w kolanie. Ja to jak gdzieś pamiętam. Siedziałem sobie na łóżku, naprzeciwko mnie moja żona, obok niej moja mama i mówią, idź do lekarza. A ja mówię, posłuchajcie. Już obydwie były normalnie wierzącymi dziewczynami. Ja mówię, posłuchajcie. I tak siedzę, wiesz, kolano takie. Lato. Ja mówię, posłuchajcie, do lekarza chodzą chorzy. Taka jest rola lekarza. On, lekarz jest do... I tak rozmawiam z nim. Ja, rozmawiamy w normalnie w pokoju. Ja, moja matka i Agata. Ktoś by popatrzył na to z boku, powiedział, no banda wariatów. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Banda wariatów. No. A ja w ogóle siedzę i tak jak teraz mówię, to do lekarza to chorzy.
Czy masz wodę w kolanie? Ja mówię, nie mam. Masz takie kolano, takie. A Agata mówi, takie. Tam w te kolano tyle palca wchodziło. Jak ona wzięła mnie tak, a ja myślałem, że mi mózg wystrzeli w powietrze. Mózg, że mi wystrzeli. Mówi, zobacz, co masz. Ja mówię, ale gdzie? Zapytajcie Agaty, to były takie rozmowy między nami. To też początek jej nawrócenia był i tak dalej, początek mojej matki nawrócenia. Ja mówię, a na drugą zmianę miałem do pracy, ja mówię, bo idę do roboty. Mówię, muszę wcześniej wyjść, bo mówię, dzisiaj nie biorę roweru. Rozumiecie, o co chodzi? Ja nawet nie powiedziałem, że na rowerze nie mogę jechać. Mówię, dzisiaj muszę wcześniej wyjść, miałem 2 kilometry ponad do pracy, bo nie biorę dzisiaj roweru. I poszedłem do pracy. I tak chodziłem do pracy dzień w dzień. Rozumiecie? I dyrektorka w pracy do mnie przyszła, mówi, co masz w nogę? Ja mówię, gdzie? Mówię, zobacz, co masz. Mówi, przecież ty na zwolnienie idzie. Ja mówię, pani dyrektor, mówię, do lekarza chodzą chorzy. No. I wiecie, że ktoś powie, no co to jest? Ruch wiary. Chcesz iść do szkoły wiary, to idź. Zapisz się dziś. Do szkoły wiary. Tam nie ustanie w ogóle, wiesz, fajny w ogóle nauczający z brylantyną na głowie i pod garniturem i nie będzie ci opowiadał tysięcy różnych rzeczy. Idź do szkoły wiary. Duch Święty pokaże ci, jak wierzyć. Tylko weź dzisiaj, przyjdź i powiedz, Panie, ja się chcę tego nauczyć, mnie to interesuje. I nie będę wagarował. I nie pójdę na wagary. I pójdziesz do szkoły wiary. Rozumiesz? Jak mi palec pękł, kość mi pękła i Wiktor tutaj mówił, tato, chodź, idziemy porzucać piłkę. Oczywiście, jak najbardziej. Łapa spuchnięta, człowieku, boli cię, kurczę, promieniuje cię aż do łokcia i rzucasz z dzieciakiem piłkę. Rozumiesz, a każde złapanie piłki powoduje, człowieku, że wiesz, że żyjesz. No. Wiesz, że żyjesz. Rozumiesz? Dobrze, tato, wszystko bardzo dobrze. Nigdy lepiej nie było. I tak z różnymi rzeczami. Od spraw finansowych po każde inne. Sprawy pracy, sprawy relacji, sprawy małżeństwa, każde inne dziedziny życia. Tylko trzeba się chcieć tego nauczyć. W łaskę przyjmujesz, wiary się uczysz. Nie módl się dzisiaj o wiarę. Nigdy się o nią nie módl, bo to jest bzdura. Jak się możesz na... To tak jakbyś przyszedł do Boga i powiedzieć, Panie, chcę mieć w sobie matematykę. No, musisz się nauczyć matematyki. Bóg cię nie dotknie i nie będziesz wierzący, bo wiara jest związana z zaufaniem Jego osobie, Jego słowu. Rozumiesz? To tak jak się ludzie o miłość modlą. To jest następna taka grupa wariatów. Rozumiesz, o co chodzi? Panie, daj mi miłość. Panie, daj mi miłość do Ciebie. Daj mi miłość do mojej żony, do moich dzieci. W ogóle wiesz, o co chodzi? Miłość mi daj, Panie Boże. I chodzi i takie gdacze, człowieku. Ja mówię, co Ty robisz? O miłość się modlisz, no. List do Rzymian. Przeczytaj. Po prostu. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Mówię, wierzysz czy nie? Czy ty w ogóle wierzysz, że miłość Boża jest rozlana w twoim sercu przez Ducha Świętego, czy nie wierzysz? Kiedyś Hagen właśnie na spotkaniu pastorów, oni tam duże spotkanie takie, i oni się modlili o miłość, a Hagen siedzi. Potem podchodzą do niego bracia, Hagen, a czemu nie modliłeś się z nami? On mówi, nie, no ja nie robię rzeczy grzesznych. Ja nie grzeszę. Jak to? On mówi, no o miłość się modlicie? No o miłość, a wierzycie w list do Rzymian? Czy nie wierzycie? On tak z pastorami rozmawia, dlatego mnie ujęła jego służba, mnie ujęła jego nauka. Mnie to dotknęło. Dla niego, jak coś było w Piśmie Świętym, to co powiedział Bóg, była jakaś zasada Boża, to on powiedział, tak to jest, nie modlimy się o to, nie kombinujemy, co robimy, wierzymy. Ale facet wiedział, co robi, ponieważ jak był chory, tak?
i był w ogóle śmiertelnie chory jako dzieciak, tak? Ale już był wierzącym człowiekiem i sobie czytał w ogóle Biblię na tym łóżku i przeczytał sobie werset o wierze, tak? Że wiara jest pewnością. I on mówi, i Duch Święty go pyta, ale to Kenneth, wierzysz? Wierzę. Wierzysz, że jesteś zdrowy? Wierzę. To zejdź z łóżka, Kenneth. Panie, nie panie, zejdź z łóżka, Kenneth. A on w ogóle sparaliżowany, rozumiesz, od dołu całe nogi. Zejdź z łóżka. Czy wierzysz w moje słowa? Tak, panie, zejdź z łóżka. Zejdź z łóżka. Kenneth, nogę w dwie ręce zestawił na podłogę, drugą nogę na podłogę, wsparł się, tak? I stanął na nogi, zszedł na dół na śniadanie. To matka mało nie wywróciła się do góry kołami, no. Uwierzył w werset. Tam nie było nic. Żadnego manifestu. Uwierzył w werset. I zaczęły mu pracować nogi. Jeśli wierzysz, Kenneth, to zejdź z łóżka. Co ty tu leżysz? No teraz pytanie, czy Kenneth wierzy, czy nie? Wiecie, co jest definicją, czy Kenneth wierzy, czy nie? Czy zejdzie z łóżka? Czy zejdzie z łóżka? Czy pójdziesz załatwiać interesy, będąc pewnym, rozumiesz, że masz pieniądze, mimo że konto, proszę ciebie, zieje pustką? Czy pójdziesz to robić? Czy będziesz wchodził w interakcję z ludźmi, tak, którzy przerastają cię w ogóle wszystkim? Czy zrobisz te rzeczy? Czy zaczniesz działać na podstawie tego, co widzisz, czy na podstawie tego, czego nie widzisz? Jakie ruchy zrobisz? Jakie działania wykonasz? Rozumiesz? Jakie ruchy zrobisz? To jest twój trening. Ja dzisiaj, ja rzucam wam wyzwanie takie właśnie. A świadectwo moje jest takie, że żyję tym od wielu, wielu lat. Ja tak żyję. Ja tak żyję. I robię przez wiarę rzeczy, o których nawet nie mówię ludziom. Po prostu, bo wielu ludzi, nie przyjmie tego. A myślę, że wielu to by się chyba jakoś nie poskładało później. Ale to działa. Działa to po prostu. Nikt mnie nie słyszy, że chodzę, że narzekam, że piszczę, że zadaję dziwne pytania. Rozumiecie? Nie mam takich precedensów. Wierzę. Po prostu. I chcę, żebyście zobaczyli, że to jest coś, tak jak z łaska, że to należy do nas. Ale jak tylko zaczniesz się tłumaczyć, zaczniesz używać tych religijnych frazesów pod tytułem tu jeszcze trzeba mądrości, no wiesz, ale to jest takie, ale to jest owakie, ale to jest srakie. Rozumiesz, o co chodzi? Nie uda ci się ta szkoła wiary. Uważam, że każdy człowiek powinien zweryfikować ten fundamentalny temat. Zweryfikować w swoim życiu. To nic trudnego, ale wymaga treningu. Nic trudnego, ale wymaga treningu. Stąd moja prośba, żebyście tak właśnie zaczęli ćwiczyć. Przeciwstawcie się wszystkiemu, co widać i co czuć. Nie bójcie się straty. Opierajcie się na Bożym Słowie i dokonujcie ruchów. Ruchów. I nie oczekujcie, że ludzie wokół wam przytakną. Rozumiecie? Że powiedzą, no tak. Ja nieraz miałem przypadki, że ludzie
bojący się tego, co widać, opierający się na tym, na przykład powiedzmy, widzieli mnie, że na przykład mam katar albo że coś tam i oni się bali. I podchodzi, mówi, pomodlę się o ciebie. Ja mówię, no pomódl się. Bo mnie jego modlitwa nie przeszkadza. Ale też co? Nie pomaga. Czemu? Bo ja wierzę. A on patrzy na to, co widzi. On widzi, że ja mam katar, a ja nie mam kataru. On się bardziej boi mojego kataru niż ja. On się boi. O, pastor ma katar. No i? Ale pastor wierzy. Pastor wierzy. Rozumiecie, o co chodzi? Pastor wierzy. Pastorowi, jak powiedzieli, że ma zawał, to powiedziałem, nie, tam wydaje się wam. Nie mam zawału. Zawał ma pan, pan ma zawał. Nie mam zawału, nie mam. Ale to tak mówią te wszystkie instrumenty tutaj. To nie, to tam instrumenty. Nie mam zawału. Umrze pan? Nie umrę. Nie, to w ogóle jest nieprawda. Czemu? Wiecie, co ja zrobię? To w co wierzę. A ja nie wierzę, że umrę. To po prostu, o co chodzi? Natomiast to, co widoczne, nie ma żadnego znaczenia. Gdyby pastor przyszedł z nożem w klatce piersiowej na nabożeństwo, to nie ma to żadnego znaczenia. Nie trzeba się o niego modlić. Trzeba wysłuchać, co ma do powiedzenia. I to wszystko. Nóż w klatce jest nieważny. Bo ja roztrenowałem ruch wiary w swoim życiu. I tak ma roztrenować każdy człowiek. I to, co powiedziałem, to jest obowiązek człowieka. Jeśli człowiek nie jest... Ja jeszcze raz powiem. My się z takich rzeczy... To są właśnie rzeczy, co przede wszystkim przed Bogiem, przed Trybunałem Chrystusowym, kiedy staniemy po nasze nagrody, to będą pierwsze pytania. Dzieciaku, a jak tam z łaską? Otworzyłeś się na tą łaskę? Czy pod prawem latałeś? A dzieciaku, a jak tam z tą wiarą w moje słowo było? Bo to, rozumiecie, o co chodzi? To dopiero później będzie temat, ilu przyprowadziłeś do Jezusa, ile rzeczy zrobiłeś, to w drugiej kolejności będzie. Najpierw fundamenty zawsze, jak każdy dom. Bo jest napisane, jak dobrze czytacie Pismo Święte, list do Koryntian, że sądzony będzie twój dom. Dom będzie sądzony. Jaki on jest? Z gałęzi, ze złota, ze srebra. Dom ci osądzą. A nie tam element jakiś. Dom zostanie osądzony. Dom zostanie poddany w ogóle ogniowi. Całościowo. Ogień przeleci przez dom. A dom się liczy od fundamentów. A fundament to jest łaska, fundament to jest wiara, fundament to jest prawda, to są w ogóle takie rzeczy. Stąd zapraszam was do szkoły wiary, własnej osobistej, prywatnej, gdzie Duch Święty będzie was wychowywał. Tylko wy się na to zgódźcie. Podejmijcie też decyzję, że nie cofniecie się przy codziennych konfrontacjach. Bo te codzienne konfrontacje będą, tak jak powiedziałem wam, mniejsze, większe, ale diabeł będzie non-stop, codziennie chciał, abyś widział, czuł, a nie wierzył. Cały czas będzie cię na to nakręcał. Rozumiesz, o co chodzi? Cały czas. A ty musisz po prostu wierzyć i być fanatykiem. Wstańmy na chwilkę. Ojcze, ja modlę się. Ja dziękuję ci, że dzisiejsze słowo, ono zapadło w nas bardzo głęboko i że każdy z nas wyda owoc tego. Ja dziękuję ci, że to też pozmienia nasze myślenie i doprowadzi do tego, że będziemy ludźmi o wiele skuteczniejszymi, a przede wszystkim o wiele szczęśliwszymi. Amen.